Dzień dobry, witajcie. Witam się z wami z czerwonymi niczym wampir oczami, gdyż kroiliśmy cebulę. Nie polecam. A tak serio, to bardzo chciałam się z wami przywitać w moim po prostu najukochańszym miesiącu chyba w roku. Może nie temperaturowo, ale klimatycznie na pewno. Rozpoczęliśmy grudzień, dzisiaj jest pierwszy, a to oznacza, że przechodzimy do otwierania kalendarzy adwentowych. Czekałam na to bardzo. Słuchajcie, mam trzy kalendarze. Jeden kalendarz, w ogóle pojawiły się tutaj jeszcze gwiazdy betlejemskie. Tego nie było w ostatnim filmie, który widzieliście... Kiedy? 1 grudnia. Czyli w sumie dzisiaj go zobaczycie, bo on się dopiero przetwarza. Ale pojawiły się gwiazdy, gwiazdy były z Lidla i uważajcie, jak je kupujecie, dlatego że z wierzchu wyglądają wszystkie pięknie, a potem się okazuje, że mają dziurawe listki. Ja się nacięłam, ale oderwałam to, co mi się nie podobało i jakoś żyjemy. Muszę to w takim razie na chwilę zdjąć, żeby wam odsłonić mini kalendarz, który się kryje pod spodem. Odstawię sobie tą gwiazdkę tutaj, będzie stała koło mojej kuli świątecznej. No i co? No i słuchajcie, no szukamy pierwszej szufladki, a w zasadzie do pierwszego okienka. W ogóle, muszę coś jeszcze dodać zanim zacznę. Możecie mieć trochę rozdwojenie jaźni, dlatego że to co teraz widzicie na pewno było już na moim Instagramie, na który serdecznie zapraszam. Kasia.Borowska? Chyba tak. Muszę to sprawdzić. I tu się pojawi link. Serdecznie zapraszam, dlatego że ten Instagram właśnie pojawił się teraz, po to, żebyście mogli śledzić na bieżąco to, co jest w tych kalendarzach, dlatego że filmy nie będą pojawiały się codziennie. No jednak my mamy też normalną pracę i zwykłe codzienne życie, więc po prostu byśmy nie ogarnęli tego wszystkiego. Filmy, mam nadzieję, będą się pojawiały jak najczęściej, ale na pewno nie codziennie. Mam, bo co chciałam to powiedzieć, a potem przeszłam już do otwierania. Chciałam powiedzieć, że mam trzy kalendarze adwentowe. Tu widzicie dwa. To jest The Body Shop, to jest Only Bio, on jest 12-dniowy, więc będziemy go otwierać co drugi dzień. A tam jest kalendarz, który wy wybraliście, głosując na moim Instagramie. Na Instagramie była ankieta, który kalendarz mam kupić. Zaproponowałam wam kalendarz 2D, czyli tą podstawową wersję i wersję premium i wszyscy niemalże jednogłośnie zagłosowaliście za moim bankructwem. Także czegoś nie robi dla obserwatorów. Nie, no i tak bym go kupiła. Ale dzięki, że wzięliście udział w ankiecie. W każdym razie przechodzimy do poszukiwania pierwszego okienka. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, gdzie będzie, więc może to chwilę potrwać. Muszę podziubać tutaj w tych szufladkach. Andrzej... Nie, nie ma tu chyba jedynki. O nie, jest! Czekajcie, bo moja konstrukcja się wali. Jaka duża w ogóle! Może... O, czekajcie, bo tu jest taki fajny cusiek. Nie poradzę sobie z moimi paznokciami. Później wam to pokażę. W każdym razie te figurki stąd da się wyciągnąć. Powiem wam, że ciężko jest być influencerem. Żartuję, przepraszam. Musiałam zapomnieć tą ręką, bo prawą mam sprawniejszą. Okienko numer 1. Nie wiem po jakiemu to jest, ale nie jest to język angielski. Tu jest po angielsku. No, żeby celebrować święta, przygotowania przez 24 dni, bla bla. Wszystko fajnie, ale najważniejsze jest to, co jest w środeczku. O Boże, jak to się dziwnie otwiera. Zgadnij, kotku, co mam w środku. Mamy pierwszy płyn do kąpieli o zapachu brytyjskiej róży. Jaram się na maksa, dlatego że bardzo te produkty lubię, po prostu. Jestem fanką The Body Shopu i fanką Rituals, chociaż ostatnio to rozkminiałam, że gdyby ktoś, jakiś zły człowiek kiedyś kazał mi wybrać, czym się będę myła do końca życia, to chyba jednak wybrałabym Ritualsa. Ale... kalendarz również bardzo lubię. Włożę sobie, słuchajcie, to na razie tak, o, a miałam wam pokazać tą cuśkę, ale to potem. Dobra, to słuchajcie, jest w ogóle, wiecie, zaplombowane jeszcze. Takie niezgrabne będzie to pierwsze otwieranie, ale musimy to wszystko rozpakować. To jest naprawdę, słuchajcie, dobrze pozabezpieczane, żeby się z tym nic nie działo. Kalendarz z Ritual Sex składałam, to też miałam nie lada zagwozdkę, jak to ogarnąć wszystko. No i dobra, i to się tak rozkłada, jest taka piękna kosteczka. I Andrzeju, gdzie jest numerek 1? Tu jest 12.
12, 5, 10, 2, 8, 3. O tu! Szampon! I to jest ekstra, powiem wam, że ojejku. Kupiłam sobie ten kalendarz ponownie, bo ja go już miałam w zeszłym roku. Boże, to jest mocno zapakowane. Czy ja to wyciągnę? Czekajcie. Będę walczyć dla was dzielnie. Dobra, nie wyciągnę tego, poddaję się. O nie, jednak tak. To jest, słuchajcie, ekstra. Ja miałam ten kalendarz rok temu. To nie jest jakieś ogromne zaskoczenie dla mnie to, co w nim będzie, bo spodziewam się tych samych typów produktów co rok temu, ale powiem wam, że to wychodzi bardzo korzystnie cenowo, a to jest totalnie wygodne, jak się gdzieś jedzie. Prawda, Andrzeju? Tak, także ten kalendarz, tak jak mówiłam, będziemy otwierać co dwa dni. Pierwsza rzecz z kalendarza to szampon balansujący. Mam go nawet chyba pod prysznicem. No i dobra, i tutaj będzie trochę ciężej, bo trzeba tą jedynkę znaleźć. Nie pamiętam już, gdzie ona wisiała. W ogóle, jakby się ktoś z was zastanawiał, czy ja to powiesiłam tak na jolo, że tak powiem, to nie. Tutaj normalnie na tych jakby gałązkach, tak to nazwijmy, są przypisane numerki. Także wszystko było pięknie opisane i wiadomo było od początku, co gdzie ma leżeć. No i co? No i szukamy mojej jedynki. O, tu jest z brzegu. Nie zapaliłam lampeczek. Innym razem otworzymy kalendarze trochę później, żebyście zobaczyli, jak one pięknie wyglądają. Jak to się otwiera. Nie jest to chyba tak proste, jak mogłabym tego chcieć. Jak myślałam, słuchajcie. Dzisiaj mamy, co mamy? Czwartek. Rytuals ma taki zwyczaj, że na każdą niedzielę Adwentu jest jedna świeczka. Jedna niedziela Adwentu już była. Dlatego w pierwszym okienku mamy świeczuszkę. Jaki to jest zapach? Wanila. Ej, jak on nie pachnie. Ej, to będzie w ogóle super, żeby to wstawić do tego. No, jak on ma? Reniferek. Pięknie. No, chciałabym wam pokazać, jak pachnie, ale nie jestem w stanie. Słuchajcie, no i tyle, jeżeli chodzi o pierwsze otwieranie kalendarzy. Na pewno jutro wrócę do was z tym samym i tak aż do 24 grudnia, a w przypadku Body Shopu to chyba nawet do 25. Tak mi się wydaje, że to jest brytyjski kalendarz. No, odwieszę sobie może tą jedyneczkę tutaj, żeby ta choinka w dalszym ciągu ładnie wyglądała. Teraz zabieramy się z powrotem do tego, co robiliśmy przed chwilą, czyli do gotowania. Robimy chlebek, dlatego że chcemy podarować go naszym dziadkom. Jedziemy do nich dzisiaj w odwiedziny, a jedziemy dlatego, że pożyczymy od nich choinkę. Co roku kupujemy choineczkę taką, wiecie, w doniczce z korzonkami. Natomiast w tym roku stwierdziłam, że chciałabym mieć chociaż raz taką dużą choinkę, a tak się składa, że dziadkowie mają choinkę sztuczną, której nie używają, bo z racji swojego wieku i tak spędzają święta u rodziców, naszych rodziców, u swoich dzieci. Więc ta choinka i tak byłaby tylko przechowywana na strychu, więc żeby się nie kurzyła, to my ją dzisiaj zabierzemy i na pewno pokażemy wam, jak pojedziemy do sklepu dokupić bombki, bo na pewno nam ich zabraknie, gdyż ta choinka, którą przywieziemy, będzie bardzo duża, a ta nasza zazwyczaj jest mojego wzrostu. Tak, więc będziemy dokupować dekoracje, a potem tą choineczkę ubierzemy, ale myślę, że to nie dzisiaj, tylko już jutro, ewentualnie w sobotę. Przyszłam pokazać wam Andrzeja z jego osiągnięciem. Tak, to jest już, wczoraj było pierwszy mój wybieg, dzisiaj jest już drugi, ale jest ten sam. Tadam, chlebek z ziołami. Odbijam się wam, widzę w szybie i właśnie widzicie, jak sobie nie radzę z gimbalem. Więc Andrzej mnie wyręczy. Tak to wygląda. Słuchajcie, dzisiaj 2 grudnia, więc lecimy z drugim okienkiem. Dziś otwieram tylko dwa kalendarze adwentowe, ponieważ ten z OnniBio z rzeczami do włosów jest 12-dniowy, więc będziemy sobie go otwierać co drugi dzień, także mojej pięknej gwiazdy nie tykam w ogóle. W końcu czytałam, jak ją podlewać. Także może nie umrze. No i dobra, no i szukamy, słuchajcie, dwójeczki.
Obym ją szybko znalazła. Ale to nie jest to piętro. To też nie. Do 3 razy sztuka, słuchajcie. Więcej szuflad tu nie ma. Dobra, jest. Och. O, coś lekkiego. Takie ładne pudełeczko. Te napisy już sobie daruję, ale żeby to jest generalnie chodzi o to, żeby się zjednoczyć z sąsiadami. I co my tu mamy? Poczekajcie, bo pierwszy napis jest po francusku i się zaklopsowałam. To jest ekstrakt z rumianka. Jeszcze muszę zaraz doczytać do czego. Do skóry wrażliwej. Zaraz sobie poczytam, do czego to dokładnie służy, ale słuchajcie, z tej serii jest absolutnie boski płyn do demakijażu, jeżeli chodzi o oczy. I powiem wam, że nie chciałam go używać, dlatego że rumianek w tym kosmetyku tak specyficznie pachnie, ale Julia, moja świadkowa, mnie namówiła i powiem wam, że to jest moje odkrycie roku chyba, ten płyn rumiankowy. On jest do demakijażu okolic oka i powiem wam, że jestem bardzo niedelikatna, jak robię swój demakijaż, a to jest ekstra, bo w ogóle nie podrażnia. Także tyle się nagadałam, jeżeli chodzi o dwójkę. W ogóle muszę skołować sobie jakiś koszyk, bo póki co wszystko kładę przy telewizorze i muszę ogarnąć coś. Włożę sobie, słuchajcie, tak wiecie, obrazkiem w dół, żeby potem mi się łatwiej tych numerków szukało. No muszę skołować coś takiego, co pozwoli mi trochę ogarnąć to, co się będzie tu działo, bo za chwilę na bank przerodzi się to w bałagan. Idziemy do Rituals'a, więc Andrzeju, cofamy się, cofamy. Włączę lampeczki, żeby zrobić klimat. Włączę lampeczki, no i szukamy dwójeczki. Andrzej, widzisz coś, dwójeczkę? O dobra, tu jest, jestem ślepa. O Boże, ale... Słyszycie to? Ciężkie, znaczy będzie dużo w środku. Ekstra. Tak, dwójeczka, zgadza się. Co my tu mamy? O, ekstra! W ogóle tak lubię ten zapach. Zaraz przychodzą do nas sąsiedzi i chciałabym powiedzieć, że wypsikam tym zapachem mieszkanie, w sensie nie tym, tylko tym, który mam. Ale nie zrobię tego, bo nasz sąsiad ma wybredny nos. A to jest, słuchajcie, mgiełka do włosów i do ciała, zapachowa, pięknie pachnie, może tak pokażę pod kamerę. Happy Mare to wcześniejsze Happy Buddha i to jest taki piękny, słodki, prawda, Andrzeju? Słodki zapach chyba. Ale jakbym miała wam powiedzieć, czym on pachnie, o, mogę wam powiedzieć w sumie, czym pachnie. Drzewem cytrowym i słodką pomarańczą, przecież to jest napisane. Ale jest tu coś jeszcze takiego, nie wiem co. Miało być do ciała, ale posłuży mi za perfumę. Boże, ekstra. Mega mnie to cieszy. I w ogóle patrzcie, jaka duża pojemność, to jest, słuchajcie, aż 50 ml. Także jeżeli chodzi o kalendarze, to dzisiaj, a my, jeżeli chodzi o kalendarze, to tyle na dzisiaj, to chciałam powiedzieć. A za chwilę zobaczymy się w innym kadrze, bo pokażę wam, jakie ciuchy zamówiłam z myślą o świętach. Czy mi to wyszło? No to zaraz się okaże. No i wróciłam do was i już widzicie, że mam na sobie inną górę. Jest to pierwsza rzecz, którą chciałam wam pokazać, którą zamówiłam. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj zobaczycie, zamówiłam na stronie Patty Store. To jest sklep Patrycji, prowadzony z ogromnym sercem. Te paczki przychodzą pięknie zapakowane, są w nich zawsze jakieś prezenty, ja takie rzeczy lubię. Dlatego są spsikane perfumami, więc jak otwieracie tą paczkę, to ona tak pięknie pachnie. No, generalnie Patrycja przemyślała wszystko, jeżeli chodzi o nasze wrażenia, kiedy tą paczkę otwieramy. Także gorąco, naprawdę gorąco polecam, jeżeli jesteście troszkę bardziej przy kości, tak jak ja, i nosicie rzeczy w rozmiarze większym niż 38 albo nawet większym niż 40,
To bardzo, ale to bardzo po prostu z czystym sercem mogę polecić, bo już od dawna chodzę w tych ciuchach, właśnie polecam sklep Patrycji, Patty Store, i tutaj Wam się wyświetli na dole link, link też będzie w opisie pod filmem. No i właśnie, zamówiłam sobie parę rzeczy, dlatego że raz, zbliżają się święta i chciałabym znaleźć sobie coś takiego, w czym wiecie, będę czuła się taka wow przy wigilijnym stole. A druga sprawa, mam wyjazd służbowy i miałam, szczerze mówiąc, nadzieję, że jedną z rzeczy, którą zamówię, będę mogła ten wyjazd założyć. Wszystkie te rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, ja już wcześniej mierzyłam. Także wiem, co jest dobre, a co nie, zaraz Wam to wszystko pokażę. I chciałam Wam powiedzieć, że mierzyłam to wcześniej do tego, że dzisiaj mam na sobie makijaż, a ja nienawidzę, jak ktoś odsyła ciuchy brudne. Uwalone podkładem czy czymś takim. Także zawsze pierwsze mierzenie uskuteczniam wtedy, kiedy nie mam na sobie makijażu. Po pierwsze, dlatego, żeby niczego nie pobrudzić, a po drugie, żeby na spokojnie sobie przetestować, czy później, jak już, nie wiem, będę się szykować, bo sobie tą rzecz zachowam, moja bańka przejdzie przez otwór na głowę bez problemu. Tak najprościej mówiąc. No i dobrze, zacznijmy od tej koszuli. Powiem Wam, że trochę się waham, czy ją zostawić. Ogólnie jest bardzo fajna, granatowa. Ma takie guziczki, ja generalnie tutaj o, podwójne pojedyncze? Podwójne, tylko ja mam zapięte na raz. Ja lubię sobie guziczki w koszuli podpinać, albo w ogóle rozpinać i wiecie, zawijać ją tak, żeby mieć rękaw do łokcia. To jest taki, bym powiedziała, lekki nietoperek, ale mi to pasuje dlatego, że mam dosyć szerokie tu ramionka i pałeczki, więc to mi się ładnie kryje. Jedyne co, to zastanawia mnie to, że ten szef jest tutaj tak nisko. Czy on nie powinien być może jednak ciut wyżej? Ale czuję się w tej koszuli dobrze, więc myślę, że mimo wszystko ją zostawię. Najważniejsze jest to, że tu się mieści mój biust. No z tym mam często problem. Powiem Wam, że nawet jak czasem zamawiam ciuchy od Patrycji, to chciałabym przestrzelić i nieco się odchucić, a potem jak przechodzą te rzeczy, wychodzi z tego kaszana. W biuście, w zależności od tego, jaką bieliznę mam na sobie, ale powiedzmy, że mój obwód w tej jakby najszerszej części to jest około 110 cm, w zasadzie chyba równe 110 cm. Także no faktycznie sporo potrzebuję tutaj tego miejsca. No i właśnie, ta koszula, ja mam tu jeszcze miejsce, także jakbym przytyła parę kilo, to się jeszcze nic nie stanie. Albo jakbym, wiecie, była w ciąży czy coś tam. To jest wszystko do ogrania. Ja mam teraz, wrzuciłam ją sobie w spodnie, ale wyciągnę ją Wam, żeby pokazać, jak ona się prezentuje na długość, jak najbardziej, wiecie, do jeansów i tak dalej. No, może na tle tych spodni, które mam, nie będzie tego dobrze widać, ale ona z tyłu jest troszeczkę dłuższa. I moim zdaniem to jest ekstra, dlatego że jak założycie to do spodni takich, wiecie, zwykłych, to nie musicie się stresować, że jak się pochylicie czy coś, to Wam gdzieś coś wyskoczy. Także moim zdaniem na plus, zastanawiam się trochę. Andrzeju, co myślisz o tych rękawach? Przeszkadza Ci to, czy jak tak na mnie patrzysz, to jest git? Nie, wygląda to wszystko normalnie. No nie, no właśnie, a bardzo wygodne jest to, że ja naprawdę mam tutaj wszędzie jeszcze sporo miejsca, bo zazwyczaj jak kupuję sobie rzeczy, jeżeli chodzi o koszulę, w sieciówach, no to nie oszukujmy się, te guziki wyglądają tak, jakby miały zaraz strzelić. Naprawdę bardzo ciężko jest mi kupić, jakby z całym moim uwielbieniem do Reserved czy do Zary, bardzo ciężko jest mi kupić koszulę taka, która będzie jakby nie będzie takim bardzo namiotowym oversize'em, a jednocześnie pozwoli mi się zapiąć w linii biustu bez żadnego przypału. Dobra, jeżeli chodzi o bluzkę, to tyle. Nie podlinkuję Wam jej i właśnie, o, może wspomnę o jednej rzeczy. Dlaczego tego nie podlinkuję? Bo mogłabym to zrobić. Natomiast rzeczy na Patty Store pojawiają się co wtorek o godzinie 20 i wyprzedają się bardzo szybko. Także trzeba polować. Patrycja ma już nie taki mały, ale powiedzmy, to nie jest, wiecie, wielkie korpo, tylko jakiś rodzinny biznes i nie mają tych rzeczy w nieograniczonych ilościach. Także jeżeli chcecie kupić coś fajnego, to po prostu trzeba się spieszyć. Ale jak będziecie obserwować ich Instagram, to będziecie mieli wszystko na bieżąco. Zawsze wszystkie rzeczy, które pojawiają się w nowej kolekcji, są dokładnie opisane. Także na spokojnie jakby można sprawdzić, na co chcecie polować, jak już przyjdzie do sprzedaży. Dobra. Zmykam i pokażę się Wam w pierwszej sukience. Przychodzę do Was w drugiej sukience i tak mocno się trzymam, bo to jest, słuchajcie, sukienka kopertowa. Ja już tu sobie zawiązałam, ale ja mam wrażenie, że ona się zaraz rozwinie.
a nie chcę tu świecić gadciami, więc pozwolicie, że tak będę pilnować, żeby tu nie doszło do żadnego wypadku. To jest sukienka, która no właśnie była moim wyborem jeden. Byłam przekonana, że jak przyjdzie, to będę miała, to będzie świetna i że będę miała taką możliwość, żeby założyć ją sobie na święta. Żeby usiąść przy wigilijnym stole jak najbardziej elegancko. Jest przepiękna, jeżeli chodzi o rękawy. Nie wiem, słuchajcie, jak to zrobiłam, bo sprawdzałam wymiary tej sukienki i jestem przekonana, że powinnam się w nią zmieścić. Celowo założyłam białą bluzkę, żebyście zobaczyli, jak dużo mi tu brakuje. nie wiem. Nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, czy tam były dwa rozmiary i ja wybrałam po prostu zły. Ona już się wyprzedała, więc mogę sobie o niej co najwyżej pomarzyć. No, zwrócę ją i na tym zakończę swoją przygodę. Uważam, że wygląda przepięknie. Właśnie związałam ją sobie tak lekko z tyłu. Natomiast to jest taka typowo kopertówka, szlubka wychodzi z tej strony. Także jeżeli jesteście szczuplejsi ode mnie o jakieś 8 kilo, to po prostu jeżeli wyłapiecie jakieś zwroty na stronie sklepów, to bierzcie w ciemno, bo po prostu przecudowna jest ta sukienka. Nie pamiętam jej materiału, o ile dobrze pamiętam, to było coś jednak sztucznego. Natomiast jeżeli chodzi o takie zimowe rzeczy, no to aż tak bardzo nie zwracam na to uwagi. Jeżeli chodzi o rzeczy na lato, nie kupuję żadnych poliestrów ani nic takiego. Natomiast jeżeli chodzi o zimę, to aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. No i właśnie, podoba mi się strasznie tutaj to, jak wyglądają te ramiona, ta, nie wiem jak to nazwać, taka falbanka. To, że ona ma taki ładny dół, taki, powiedziałabym, że ciut hiszpański. Mam nadzieję, że nie widać tu za dużo, bo jest krótko. No, Andrzeju, kamerę wyżej proszę, żeby nie było żadnego fuck-upu. No, co wam będę więcej mówić? Nie będę wam nic więcej opowiadać. Jak zrobię zwrot, to pewnie wskoczy na stronę, także jeżeli ktoś ma ochotę, to może śledzić po prostu Patty Store z nadzieją, że to wróci na stan. Uważam, że jest to coś absolutnie przepięknego, ale niestety nie dla mnie. Wracam do was w kolejnej sukience. Jeżeli chodzi o święta, to był mój wybór numer 2. Niestety też trochę nieudany. Założyłam białą bluzkę, żebyście to dobrze właśnie widzieli. Powiem wam tak, ta część, jakby górna, ona wygląda spoko. Jakbym założyła czarny biustonosz pod spodem, to się jeszcze broni. Widać tutaj kawałek piersi, no ale po to jest dekolt w tej sukience, żeby ten kawałek widać było. Natomiast mam problem z tą częścią, bo jak podniosę ten sznureczek, to ona się trochę odsłania i w zależności od tego, jak się poruszy, odsłania się to bardziej lub mniej. A niestety przy tym rozmiarze biustu, no nie wygląda to tak, że wiecie, że piersi się rozstąpią niczym morze. I one zawsze są ze sobą bardzo blisko. No nie da się zrobić takiego ładnego odstępu, jak to mają wszystkie te panie na czerwonych dywanach. Cycki przyklejone na taśmy. U mnie to nie przejdzie. No i właśnie tu mam problem, bo wydaje mi się, że tak trochę jednak za dużo by się tu działo. Przez to, że brakuje tutaj trochę materiału. Przepiękna jest ta sukienka, ma bardzo ładny, powiedziałabym, naprawdę świąteczny zielony kolor. Jest taka lekka, no ekstra, naprawdę. Powiem wam, że stoję w niej i czuję się w niej świetnie. Natomiast no jeżeli chodzi o mój rozmiar, to w tym momencie dla mnie powiedziałabym, że tak bliżej jej do, nie wiem, do koszuli, do sypialni niż do sukienki, którą mogłabym założyć przy wigilijnym stole. Poza tym te sznurki, wiecie, no można to związać mocniej, ale to jest tylko sznurek, to się może rozwiązać. Nie zaufałabym temu niestety, a szkoda, bo jest to, uważam, przepiękna, taka właśnie bardzo lekka sukienka. No. Także jeżeli chodzi o moje zakupy, które mi się nie udały, to byłoby tyle. Mam jeszcze 3 sukienki, ale zrobię lekki spoiler i powiem, że one już są w porządku. Także za chwilę się zobaczymy w kolejnej i już nie będę narzekać. Wracam do was w sukience, która ma przepiękny kolor. W ogóle kocham wszystko, co jest niebieskie, habrowe i tym podobne. I to jest właśnie taki piękny haber, zresztą bardzo wygodny, bo ma tu kieszonki, także to jest ekstra. Ja lubię takie rzeczy. No i ta sukienka, ona wygląda trochę jak worek, może jak taka lekka podonka, ale powiem wam, że wystarczy założyć do niej pasek i naprawdę bardzo dużo to zmienia. Osobiście bardzo lubię takie rozwiązania, dlatego że wiecie, jak chcecie mieć luz i totalną wygodę, no to po prostu sobie chodzicie tak, jak sobie chodzicie, czyli jakby wiecie, bez tego paseczka. A jak chcecie coś tam w tej swojej stylizacji zmienić,
no to dodajecie ten pasek i wydaje mi się, że prezentuje się to już zupełnie inaczej. Jakbym się zapięła mocniej, mogłabym nawet spróbować trochę to zbluzować. Wtedy to się robi ciut krótsze. Tutaj też wydaje mi się, że tu jest trochę dłuższy, prawda? To też jest ekstra wygodne, no i właśnie w kontekście tej sukienki teraz się zastanawiam, czy właśnie nie ją zabrać sobie na ten nasz wyjazd służbowy, dlatego że wydaje mi się, że jest to na tyle luźne, a jednocześnie formalne, że będzie pasowało. No bo wiecie, jak się idzie na taki wyjazd służbowy z nocowaniem, to jest czas na pracę i jest czas na zabawę. Także potem do tańca, hulańca na parkiecie myślę, że byłoby całkiem wygodnie. Ona ma tutaj takie lekkie rozcięcie. Ale wiecie, nie widać go jakoś tak specjalnie mocno. Poza tym, no właśnie, to jest krótsza lub dłuższa w zależności od tego, czy sobie ją zbluzujecie bardziej czy mniej. Ja to teraz zdejmę. Właśnie, żeby wam jeszcze teraz pokazać, jaka jest różnica. No taki woreczek się z tego robi. Ale ja takie sukienki bardzo lubię. Lubię też tą długość i ja wiem, że jakbym była wyższa, to wyglądałoby to lepiej. Natomiast jakby hookers. Mi się to bardzo podoba, parę takich rzeczy mam, w sensie jeżeli chodzi o tą długość, parę takich rzeczy mam w swojej szafie i bardzo lubię je nosić, także wydaje mi się, że to ze mną zostanie i myślę, że pojedzie to ze mną na ten wyjazd służbowy. Jeszcze zobaczę, co doradzi mi Andrzej. Wracam do was z kolejną sukienką i jest to bardzo podobny model do tej, którą miałam przed chwilą na sobie. Nie jest identyczny, ta ma zdecydowanie dłuższe rękawy, tamta jakby docelowo miała je ciut krótsze. No, stając mnie, to i tak bym to podciągnęła. Natomiast tutaj już trochę więcej się dzieje, dlatego że mamy taki princik. On jest taki, nie wiem, beżowo, brązowo, nie wiem, szary. Dziwny jest ten kolor. Nie jestem w stanie go określić. Wszystko też zależy od tego, pod jakim światłem stanę. On tam trochę zmienia te swoje kolory. Znowu mamy kieszenie. To jest ta bardzo wygodna część tej sukienki. No i znowu, jak wezmę mój pasek i go sobie przywiążę wokół talii, to ta sukienka oczywiście odrobinę zmieni swój kształt. Będzie wyglądała ciut inaczej. Nie mogę trafić w ciurkę. Trafiłam. No. W tym momencie prezentuje się to tak, nie wiem, czy ten czarny pasek tu pasuje, chyba pasuje, jest git, nie? No, no. I teraz już tak to wygląda. Tył też ładnie się układa. Oczywiście to samo, co w przypadku sukienki chabrowej. No możecie to o, nie wiem, czy nie rozpięło guzika? Nie, jest dobrze. Możecie to zbluzować i ją sobie trochę wyciągnąć, żeby ona tutaj wydawała się ciut luźniejsza, żeby tutaj z powrotem była taka spódnica, wtedy bokiem to trochę inaczej wygląda. Nie, bo to jest ten fragment, który wam odstaje. Także robi się taka różnica, jeżeli chodzi o o naszą górną i dolną część ciałka. Nie wiem, czy ją zostawić, szczerze mówiąc. Z jednej strony bardzo mi się podoba, a z drugiej strony tamta jest całkiem podobna. Andrzeju, co sądzisz? Wypowiesz się zza kamery? Chyba takie średnie wrażenie na mnie robi. Tak? No. Nie widzicie się? No, mi się podoba, bo ja po prostu lubię ten krój, ale też mam, nie mam takiego, że o Jezu, muszę to zostawić, bo tamten haber, który ja tak bardzo lubię, powoduje, że muszę to zostawić, a to podoba mi się, ale zastanawiam się, czy to jest takie potrzebne, bo prawda jest taka, że mam trochę tego typu rzeczy w szafie i zastanawiam się, czy potrzebuję kolejnej. Materiał jest strasznie przyjemny. Powiem wam, że jest taki misiaty, na pewno jakiś coś sztucznego, to jest pewnie poliester. Ale jest tak miły w dotyku, że to jest coś takiego bardzo in plus, jeżeli chodzi o tą sukienkę. Patrzę na siebie w oknie balkonowym. Jak się odbijam, no wydaje mi się, że wygląda to generalnie rzecz biorąc w porządku. Także jeszcze będę musiała pomyśleć. Znaczy mówi, że nie. Ja bym chyba jej nie skreśliła, trochę bym jeszcze nad nią pomyślała. No a czy ją zostawię, to zobaczymy później. Wracam do was z ostatnią już rzeczą, którą upolowałam na Black Friday'owej wyprzedaży. To jest już sukienka typowo letnia, z gatunku takich luźnych, zwiewnych. Możecie się w tym najeść, możecie w tym biegać, leżeć, co tam wam się tylko marzy. Tą sukienkę na pewno sobie zostawię, zostawiam z myślą o naszym urlopie, który, no jeszcze trochę do niego mamy, ale prawda jest taka, że już coraz bliżej, o tym, dokąd lecimy i w ogóle jakie są szczegóły, na pewno się dowiecie, ale
trochę później. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o przeznaczenie tej sukienki, no to na pewno to będzie taka sukienka właśnie bardzo letnia, do zwiedzania ewentualnie ciepłych krajów. Ona ma tu takie sznureczki. Możecie zawiązać to z tyłu. W moim przypadku niekoniecznie ma to sens z uwagi na to, że mam jednak duży biust i to powinno być troszeczkę niżej, a no nie jest. Więc jak ją wiążę od przodu, wygląda to zdecydowanie lepiej. Tutaj to już jest, wiecie, wszystko kwestia jakichś tam waszych upodobań. Jeżeli wam to nie przeszkadza, to możecie ją związać też z tyłu i to też będzie spoko. Możecie jej po prostu w ogóle nie wiązać, wtedy te sznureczki wam dędają. Jest to bardzo wygodne, dlatego że jest na guziczki. Możecie, wiecie, ją narzucić nawet tak na siebie po prostu, jak jedziecie na plażę. No i w ogóle bardzo przyjemny materiał, jest to 100% wiskozy. Takie kwiatki. Tak, bardzo piękny princik. Czerwony. Super. To jest ekstra, mi się bardzo podoba. No właśnie. Więc ona na pewno ze mną zostaje i poleci z nami w piękne miejsce. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vlogu masowego odcinka. Wyszedł dosyć długi, ale bardzo wam chciałam pokazać, co takiego zamówiłam. No i przy okazji polecić sklep Patrycji, bo uważam, że jest godny uwagi. Zapraszam was do zostawienia kwiatka w komentarzu. Zostawcie nam subskrypcję, łapeczkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.